Co gdyby tak wszystkie jumpscary we wszystkich horrorach zamienić na jeden soczysty uśmiech? Taki jak na przykład ten. Ona się mi rozumie, jestem disneysowski, a to jest Cutie. Czyli taki pity, ale po tym jak zażyliśmy pigułę szczęścia. Tu uśmiecha się wszystko. Ku się uśmiecha, te się uśmiecha. A jeżeli chcielibyście, żebym ja się uśmiechnął, to możecie na przykład strzelić łapeczkę w górę. A jeżeli chcecie się sami uśmiechnąć, to wystarczy zostawić komentarz, a przypnę mu serduszko. Teraz zobaczmy, czy kiedyś te uśmieszki obrócą się o 180 stopni i czy przypadkiem nie zamienią się w smutek, ból, przerażenie i rozpacz. Gdzieś tam śpiewały w tle ptaki, lecz teraz ich nie ma. Aha, a my jesteśmy już w grze. Myślałem, że oczekiwaliśmy w loading screenie. Jednak to nie tak. I to wygląda jak faktycznie typowy symulator PT, ale są tutaj uśmieszki. No. No to... To jest podejrzane. Tutaj też są uśmieszki. Wszystko się śmieje do nas. Ten pan na przykład chciałby nas zjeść, ale z uśmiechem. Ten pan chciałby, żeby pies coś zjadł, też z uśmiechem. A ten ma uśmiechniętą bluzkę. Podejrzane. A wszystko się śmieje. Spójrz za siebie. Nie musisz mi tego powtarzać, kolego. Nie wiem, czy bardziej bałbym się typowego jumpscare'a, czy jakiegoś dziwnego żółtego pana, który się zlagował i zaczyna do mnie machać ręką i w pewnym momencie może do mnie zacząć biec z niewyobrażalną prędkością. To jest bardzo możliwe, ale to jest tylko twoja wyobraźnia, przynajmniej, ponieważ wszystko tutaj się śmieje. Ja na przykład ten kamień, który już chwilą został rzucony, ktoś go porzucił i on się do mnie śmieje. Myślałem przez chwilę, że on ma jakieś pryszcze na czole, ale nie, to jest uśmiech, który cały czas noszę ze sobą. W swoich oczach. Dobra, to może chodźmy się z nim przywitać? Proszę pana? Macha pan tak do mnie, jakby chciał mi coś powiedzieć? To są drzwi, którymi raczej nie wyjdziemy. To jest światło, które raczej nie daje za dużo światła i nie jest zbyt uśmiechnięte. Myślałem nawet, że wózki będą uśmiechnięte, ale są niektóre rzeczy, które nie są uśmiechnięte w tej grze. Ale możemy sprawić, że będą uśmiechnięte. Myślałem przez chwilę, że to jest low quality wieszak na kurtki, taki nowoczesny, który ma być ładny, ale niepraktyczny. To będzie bolało chyba. O, wejście w niego nie podało aż tak, jak myślałem, ale ten widok mi naprawdę pasuje, to najbardziej jest szczęśliwy. No, mam wrażenie, że zaraz otworzy szeroko usta i zrobi wielkie... Cześć! Ale chyba nie zrobi. O, witaj małe stworzonko, które się śmieje i które chyba właśnie zjadłem. Nawet liście się tutaj śmieją. Słodkie. Czyli cutie. Po prostu słodkie. Wszystko się tu ładnie śmieje do mnie. Ja zbieram rzeczy, które się do mnie śmieją. Jest tego więcej, nawet tutaj się pojawiły nowe rzeczy. Jest przyjacielski soczek, jest przyjacielska biedronka i są przyjacielskie kaktusy. O! No proszę bardzo, mamy już nawet chyba jakiś kodzik, bo zobaczcie, mamy tutaj określoną liczbę uśmiechów. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To chyba nie o to chodziło, ale tu jest jeszcze jeden kaktus. Może jeszcze jakiś kaktus, o którym nie wiedziałem? No może jeszcze jeden? O! Czekajcie, coś tutaj jest? A, jakiś pan, który sobie idzie. To chyba nie ma zaraz żadnego znaczenia na razie. Albo chodzi jeszcze o taki uśmiech, jak jest tutaj? Czyli smutny? Ale my nie możemy dać smutnego uśmiechu. W tym świecie liczy się tylko pozytywna energia. No chyba, że się śmieje jakoś tam z tyłu ten kaktus dodatkowo, zobaczmy. Nie, nie śmieje się. Tutaj się coś śmieje, wszystko się śmieje, no ale to raczej byłoby za proste, gdybym to zrobił w taki sposób. Nie, to raczej nie o to chodziło. Aha! Dobra, to już wiem przynajmniej po czym poznać, że gdzieś w pobliżu będą jakieś niewidzialne ściany, na przykład po tym, że tekstury gdzieś prześwitują. Tu jest tyle achievementów do zdobycia! Ja tą grę pobierałem 2 minuty, a mam do zdobycia tyle achievementów! Moja rękawiczka. Moje rękawiczki. Wyglądają na użyteczne. W jaki sposób użyteczna ma być rękawiczka? Tamten pan do nas macha. To jest podejrzane. Zepsułem światło. Good job, Przemek. Good job? Mogę ujeżdżać biedronkę. Po tym jak na nią skoczyłem, stało się coś takiego. No dobrze. Tu mamy użyteczną rękawicę. Aha, to jest moja użyteczna rękawica. I teraz mogę obracać różne obrazy. I różne rzeczy. I różne rzeczy może będę mógł podnosić. W każdym razie chodźmy dalej. Zobaczmy, o co chodzi w tym świecie. Kocham komputery. Ja też, ale trzeba mieć umiar we wszystkim, bo to może być uzależnienie.
To było dziwne. Tu wszystko jest dziwne. Wszystko może się zmienić w każdej chwili, jak na przykład możliwość. No to myślę, że wszystko jasne, moi drodzy, wszystko jasne. Tu mamy kolejne uśmieszki, które mogą obracać razem. Mam nadzieję, że się ten koleś zaraz nie pozbędzie swojego obiadu. Tutaj jest... Aaaa! Teraz rozumiem. Widzę, że fajnie się wszyscy bawicie. Ja mogłem tutaj cały czas wskoczyć? Może mogę uratować światło? Uratowałem światło! Fajnie, ale tego kolesia nie ma, co już machał do nas, więc myślę, że nie ma sensu tam iść. Może... Może, ale to jest tylko moje pod... A, ten kod warto byłoby wpisać. Zapomniałem kompletnie o kodzie. Jak to było? Uśmiech. Uśmiech kwadrat. Uśmiech kwadrat i uśmiech. A, to tamte drzwi się otworzyły. No dobrze, myślałem, że jakiegoś klucza będziemy do nich potrzebować. Co jest za drzwiami? Za drzwiami są różne rzeczy. Jeżeli chodzi o moje achievementy, to muszę znaleźć Wimble. Wimble Temple, czyli świątyni Wimble. Pająki. Muszę przejść cutie. Zrobić omegę, dziękuję. Moje buty, moment. Tu jest but, no to dobrze, to już mamy but. Dzięki temu mogę biegać troszkę szybciej. Okej, to już jest jakaś informacja. Jeżeli chodzi o komputer, to nic z nim nie możemy zrobić. Ale zobaczcie, to jest podejrzane. To wygląda mi, jakbym mógł to przesunąć, tylko nie mam chyba umiejętności, która by mi pozwoliła to przesunąć. Ale mam możliwość odnalezienia, jak zwykle przypadkiem, ścian. Error. Zaraz jak podejdę do tego, to error znika. Ona się uśmiecha z takim dziwnym nosem. Coś jeszcze potrzebujemy? Tak, potrzebujemy to przejść po prostu. To jest podejrzane. A ponieważ to też pokazuje się tak dziwnie, ale ja bym przeszedł jeszcze kolejne poziomy, zobaczyć, czegoś innego tutaj nie ma. Na przykład pustki. Zwykłej. Pani głaszcze pieska. Okej, fajnie. Oj, jeszcze drzwi by mnie zabiły. Pająki. Aha, to ja myślałem, że muszę coś zrobić. Może... Pająki? Tam coś jest znowu, widzicie? Może tam wejdziemy i zobaczymy faktycznie, co to będzie? Da się tam jakoś skoczyć? Nie wiem, bo pająk pokazuje, że tam może wejść. To ja spróbuję za pajączkiem wejść. Aha! Zobaczmy. Udało się. To pomogę ci, pajączku. Albo i nie, ponieważ tu ja nic nie mogę zrobić w tym momencie. Tu jest jakaś karteczka i są niewidzialne tekstury. Znaczy tekstury. Brak tekstur kompletnie tam jest. Tutaj skoczyć nie mogę? Ale... Czekajcie. Dobrze widzę? Tak. Tutaj coś jest, jakiś cholerny sposób niewidzialny piksel. Tu jest niewidzialny piksel, więc może mógłbym na to wskoczyć. Chyba, że tam bym mógł doskoczyć, ale zobaczę, to będzie ciężkie. Nie no, udało mi się, więc to może spróbujemy tutaj. Nie udało się. Może będę potrzebował do tego jeszcze jakiejś umiejętności człowieka pająka. Szedłem tutaj, nawet nie wiedząc, że jest ściana. Zszedłem po prostu i pomyślałem sobie, a idziemy do kolejnego poziomu. Patrzę, o, pan patrzy na pajączka, słodkiego pajączka, to mi się teraz uśmiecha. Każdy pajączek się uśmiecha, tylko że jesteście zbyt duzi, żeby zobaczyć, że się uśmiecha. Macie zbyt duże oczy, a oni się śmieją zawsze. Znowu ten sam poziom. Czy tych poziomów jest na nieskończoność, czy o co z tym chodzi? Ja tak pochodził chwilę i zobaczył, jak to się wszystko zmienia. Bo może to jest sposób na przejście, cutie. Jakiś sposób na przejście, a w ogóle to może byśmy poszukali innych niewidzialnych ścian? W takim razie? Albo imprez? Witam? Cześć? Może mi ktoś to otworzyć? Proszę? Nie chcę tak, nie chcę po dobroci, to spróbujemy tak. I jak tak, to tak. Ej, tam coś jest. Uciekłem, ale nie wiem jeszcze jak uciekłem, gdyż... Czekajcie, hidden. To było ukryte. Piksel do skoczenia. O, jest. Pyk! Dało się. Ale i spadłem. Do otchłani piekieł prawdopodobnie. Chyba mnie tutaj nie powinno być. Tak jak mi się zdaje, tam ktoś jest. Czyli co, nie jestem tutaj sam? Tutaj otchłani? O to chodziło? Nie wiem, tutaj zejść? Chyba nie tutaj konkretnie. Ale tam ktoś chodzi, więc może... Może mogę tam jakoś wrócić? Proszę. Przepraszam, panowie. Skupiłem się. Prędkości tutaj nie nabieram żadnej, więc... To chyba nie o to w tym chodziło. Gdzie ja jestem?
Przepraszam? Ktoś mi powie, jak mam wrócić? Proszę. Tędy jakoś? Widzę, że tu się dzieją dziwne rzeczy. Dziwne wywiady? Gwiazdy? Co to jest? Fish. Aha, dobra, ryba. Dobra, spoko. Nie, dobra, dodamy ryby do gry, to może być to. Nie wiem, jak spadnę z mapy, co się stanie. Wow! To było dziwne. Teraz tak, tu. I jest, udało się, jestem blisko. Jest! Dzień dobry, pan Żaba. Witam wszystkich serdecznie, udało się. Jesteśmy w dziwnym miejscu w każdym razie. Chodźmy może dalej. Już odkryliśmy coś, tam też jeszcze coś był. Widzieliście, tam coś był wcześniej, na samym dole. I to był jakiś ukryty achievement znowu. Czyli nie wszystko mam, ale coś mam. Duszki są fajne, spoko duszek. Dużo duszków, tak jakby tutaj była świątynia. I komitet powitalny czeka na mnie gdzieś daleko. Cyk, cyk, cyk. Mógłbym jeszcze troszkę szybciej biegać. Tak odrobinę szybciej. Nie, żebym narzekał na moją obecną prędkość, ale chciałem, żeby było jeszcze szybciej. Nie wiem jeszcze, o co chodzi z tym kotopsem, który wygląda jak świnka morska, ale to chyba nieistotne. Idziemy wychwalać szczęście! Tamten zaraz nie będzie taki szczęśliwy. A nie, on jest smutny przez chwilę. On jest taką, przez taką mini chwilę smutny i czuję, że zaraz wszystko się zmieni. To jest świątynia Wimble. To pewnie ty jesteś Wimble. Domyślam się, że ty jesteś Wimble. Przyszedłem poznać sekrety szczęścia. Kocham Wimble. Aha. Dobra, kocham Wimble i co dalej? Te drzwi się mi jeszcze nie otworzyły? Otworzyły. O, bardzo pomocne. I jeszcze coś Wimble może zrobić dla mnie, bo widzę, że tu jeszcze jest jakieś podziękowanie. Standardowo, niewidzialne miejsca. Kim ty jesteś? Tam w oddali. Jesteś dziwnym panem, który jest niebieski. Nie jesteś Wimble. Jesteś czymś innym. O co chodzi z tym kolesiem? Hej! Wygrałem! Pokonałem Cutie. Fajnie. Mogę wrócić tam? Czy już nie mogę? Czy to już jest koniec kompletny? Bo niby achievement jeszcze mogę zdobyć. Dobra, jak się okazuje, wyjść stąd już nie mogę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I z uśmiechem zakończycie ten wieczór. Do zobaczenia kolejnym razem i cześć!